Być może kojarzysz film Dzień Świra, który w karykaturalny sposób prezentuje absurd życia polskiego przedstawiciela klasy średniej, sfrustrowanego polonisty Adasia Miałczyńskiego. Polacy pokochali ten film, dostrzegając w nim odbite w krzywym zwierciadle życie wielu z nas. Z przyjemnością śmialiśmy się z tego słodko-gorzkiego obrazu namalowanego przez reżysera Marka Koterskiego. Pełni zdziwienia obserwowaliśmy różne absurdalne rytuały głównego bohatera, a także szereg dziwnych sytuacji społecznych, z którymi się spotykał. Pomimo faktu, że w oczywisty sposób bawi nas historia Adasia Miałczyńskiego, to wydaje się, że nie dostrzegamy jeszcze większego absurdu, w jakim funkcjonujemy w realnym życiu. Na czym polega błędne koło Polaka? Dlaczego ten schemat jest tak niebezpieczny i ograniczający? Oraz najważniejsze, czy da się wyrwać z tego mechanizmu? Na kanale trwa miesiąc awansu społecznego, w którym publikowane są materiały edukacyjne o tej tematyce. Jeśli zależy Ci na tym, aby poprawić status i jakość swojego życia, to wpadnij na niewiem.pl po najnowszego e-booka. Jak zdobyć wymarzoną pracę to kompletny przewodnik po rynku pracy, który poprowadzi Cię do awansu społecznego. Czym jest błędne koło Polaka? To schemat życia, postępowania i dokonywania wyborów, w wyniku których człowiek uwikłany jest w pewne absurdy. Wyjaśnię Ci to na kilku przykładach. Absurd pierwszy. Wychowanie. Od dziecka byliśmy przyzwyczajani, że za grzeczność i posłuszeństwo otrzymuje się nagrodę. Od rodziców mógł to być smakołyk lub prezent świąteczny, w szkole natomiast rolę wynagrodzenia pełniły punkty i oceny zachowania. Można powiedzieć, że zarówno w jednym, jak i drugim przypadku nagrody te były czymś w rodzaju marchewki na kiju. Miały stymulować zachowanie dziecka, a także sprawiać, aby było bardziej przewidywalne i posłuszne. I to w zupełności wystarczyło, aby zostać wynagrodzonym. Kłopot w tym, że w dorosłym życiu te reguły przestają obowiązywać. Nikt ci nic nie da w zamian za grzeczność i posłuszeństwo, wręcz przeciwnie, skrajnie zachowawcza postawa, niewyróżnianie się i brak ryzyka są ograniczające i sprawiają, że nie wykorzystujemy okazji. Absurd drugi. Edukacja. Edukacja jest potężną dźwignią i daje szansę na awans społeczny. Jednak są to szanse, które trzeba dodatkowo umieć wykorzystać. Być może słyszałeś, że uczniowie, którzy dobrze się uczą, mają przed sobą świetlaną przyszłość, a ci, którzy, delikatnie mówiąc, nie przywiązują wagi do obowiązków szkolnych, będą kopać rowy. Absurd jest taki, że operator koparki zarabia naprawdę dobre pieniądze, a uczniowie piątkowi bardzo często są w przyszłości zatrudniani przez uczniów trójkowych. Edukacja to do potęgi klucz. To prawda, jednak zapominamy o tym, że trzeba z tego klucza skorzystać, a nie trzymać go w kieszeni. To absurdalne, że otrzymujemy wiedzę i kompetencje, ale nie wiemy, jak jej używać w praktyce, chociażby na rynku pracy. Absurd trzeci. Schemat szkoła, etat, emerytura. Ten absurd jest poniekąd wynikiem dwóch poprzednich. Żyjemy w przekonaniu, że trzeba dobrze się uczyć i być posłusznym, dzięki czemu dostaniemy się na dobre studia, po których ktoś nam zaoferuje pracę. Potem 40 lat na etacie i emerytura. Dogmatem w tym schemacie jest bezpieczeństwo i stabilność. Na czym jednak polega absurd? Jakiekolwiek bezpieczeństwo jest tutaj kompletnym złudzeniem. Ludzie, którzy mają jedno źródło dochodu, czyli pracę na etacie i żyją z miesiąca na miesiąc, są dosłownie jeden krok od upadku finansowego. Od bankructwa dzieli ich jedno niespodziewane wydarzenie, jak chociażby zwolnienie z pracy, w wyniku którego utracą płynność finansową. Trudno tu mówić o jakimkolwiek bezpieczeństwie. Absurd czwarty. Byle do piątku. Kolejny schemat, który ujawnia, jak bardzo jesteśmy uwikłani w etatowy styl życia. Pracuj 5 dni w tygodniu po 8 godzin, aby przez 2 dni móc odpoczywać. Weekend jest nagrodą za ciężką pracę od poniedziałku do piątku. W przeciągu roku masz możliwość skorzystania z dodatkowych 26 dni wolnego, czyli niecałego miesiąca. I tak przez 40 lat, aż do emerytury. Oczywiście są ludzie, którym taki schemat jak najbardziej odpowiada, jednak kluczowe jest zrozumienie, że nie trzeba tak funkcjonować. Społeczeństwo nie narzuca ci takiego schematu, a jedynie proponuje. Możesz inaczej.
Przykładów da się przytoczyć więcej, jednak już teraz zarysowuje nam się kontekst tego, czym jest błędne koło Polaka. To pewien schemat życia, który przebiega w narzuconych przez społeczeństwo cyklach. Cykl od weekendu do weekendu, cykl od urlopu do urlopu, cykl od wypłaty do wypłaty, cykl od studiów do emerytury za 40 lat. Łatwo zauważyć, że wszystkie wymienione cykle pozbawione są dwóch kluczowych dla człowieka elementów – wolności i kontroli. Są narzucone i ślepo przyjmowane przez ludzi jako jedyna droga do przejścia życia. Tymczasem da się inaczej, jednak brakuje nam umiejętności zdobywania. Paradoks błędnego koła Polaka jest taki, że skupiamy się na przystankach, a nie na drodze. Przystankiem jest weekend, przystankiem jest wypłata na początku miesiąca, przystankiem jest urlop i wakacje raz w roku. Ostatecznym celem podróży wydaje się dotrwanie do emerytury. Cel ten jest odległy, bowiem dojazd do niego zajmuje około 40 lat od rozpoczęcia swojej podróży. Przystanki na tej drodze są jednak niezwykle istotne. Pełnią rolę mini nagród, które mają za zadanie nas utrzymać na drodze do emerytury. Ogromna część społeczeństwa bezmyślnie wsiada do autobusu na trasie do emerytury, którego czas przejazdu wynosi 40 lat, a prędkość to równowartość minimalnej krajowej lub nieco więcej. Wsiadamy do niego, bo większość też wsiada, więc dlaczego mielibyśmy też tego nie zrobić? Kłopot z tym podejściem jest taki, że daje ono fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Wskaźnik gotowości inwestycyjnej Polaków to badanie wykonane przez Asai Index za 2022 rok. Raport ten wskazuje, że 43% ankietowanych nie ma żadnych oszczędności finansowych. Podkreślmy to, ponieważ ta myśl to najważniejszy wniosek dzisiejszego odcinka. Ponad 40% Polaków żyje z miesiąca na miesiąc, od wypłaty do wypłaty. Tu nie ma mowy o żadnym bezpieczeństwie. Za podstawowe powody takiego stanu rzeczy ankietowani wskazywali dwa aspekty: zbyt niskie zarobki i brak umiejętności oszczędzania. Zwróćmy zatem uwagę, w jakim absurdzie funkcjonują osoby uwikłane w błędne koło Polaka. Ani szkoła, ani dom rodzinny, czyli dwa podstawowe ośrodki wychowawcze, nie przystosowały ich do zdobywania, do budowania swojego życia i układania kariery zawodowej. Wmówiono im, że praca na etacie za pieniądze poniżej mediany jest gwarantem bezpieczeństwa. Wmówiono, że najważniejsze jest bycie grzecznym na rynku pracy, bo dzięki temu dojadą do kolejnego przystanku na trasie emerytura. Wmówiono, że pracę się dostaje, a nie zdobywa. Część w to uwierzyła. W rezultacie mamy rzesze ludzi, którzy są uwikłani w schemat od weekendu do weekendu, od wypłaty do wypłaty, od młodości do emerytury. Jak wyjść z błędnego koła Polaka? Pierwszą i najważniejszą kwestią jest dokonanie diagnozy, czy tkwisz w tym błędnym kole. W dokonaniu takiej diagnozy pomoże Ci odpowiedź na kilka pytań. Czy masz plan na siebie i swoje życie, który konsekwentnie realizujesz? Czy zarabiasz na tyle, że możesz sobie pozwolić na przyjemności i jednocześnie odkładać regularnie pieniądze na konto oszczędnościowe lub je inwestować? Czy masz perspektywę, że uda Ci się zapracować na emeryturę wcześniej niż w wieku 60 lat? Czy możesz sobie pozwolić na odpoczynek lub krótki urlop, kiedy tylko tego potrzebujesz? Czy dokształcasz się w wolnym czasie i nieustannie dążysz do awansu społecznego? Jeśli odpowiedź na większość z tych pytań jest przecząca, to prawdopodobnie jesteś uwikłany w błędne koło. Odpowiadając przecząco, orientujesz się, że tak naprawdę nie masz kontroli nad własnym życiem. Po prostu wsiadłeś do autobusu, którym jedzie większość społeczeństwa, to nie ty jesteś kierowcą. Oddałeś kontrolę schematom i cyklom, które zaproponowało ci otoczenie. Jak zatem przełamać ten schemat? Wymaga to sporej odwagi. Trzeba wysiąść z autobusu, którym jadą wszyscy, i poszukać innego rozwiązania, innej drogi i być może innego celu. Jak zwykle w przypadku odpowiedzi na tego typu pytania, kluczowa jest edukacja i dokształcanie się we własnym zakresie. Jeśli otoczenie nie przygotowało nas na okoliczności, w których przyszło nam funkcjonować, to musimy przygotować się na nie sami. Zwróć uwagę, że w przytoczonym wcześniej badaniu ankietowym dotyczącym oszczędności Polaków, dwiema podstawowymi przyczynami braku owych oszczędności były zbyt niskie zarobki i brak umiejętności oszczędzania. Zdobycie wiedzy w obu tych sferach znacząco poprawia sytuację osoby uwikłanej w schemat. W
kwestii oszczędzania jest masa darmowej wiedzy, którą można przyswoić tak, aby cały proces był skuteczniejszy. A co jeśli chodzi o zwiększanie zarobków? Rynek pracy informuje wprost, że najskuteczniejszą metodą na ich zwiększenie jest po prostu zmiana pracy. Sytuacja na rynku pracy w ostatnich latach prezentuje się następująco. 22% pracowników deklaruje, że zmienili miejsce zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponad połowa Polaków, 57%, pracuje w tym samym miejscu pracy co najmniej 3 lata. 26% nie zmieniło pracy od ponad dekady. Trudno stwierdzić, jak często należy zmieniać pracę, jednak jeśli nie ma dla Ciebie perspektyw w aktualnym miejscu zatrudnienia, Twoje zarobki od dłuższego czasu stoją w miejscu, czujesz wypalenie i przemęczenie, to tak naprawdę nie ma powodów, aby dalej tkwić w tym martwym punkcie. Szczególnie newralgicznym okresem w życiu każdego człowieka jest wczesna dorosłość. Jeśli na tym etapie, czyli pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, nie zawalczysz o swój status i pozycję społeczną oraz wbijesz się w błędne koło Polaka, to jest spore prawdopodobieństwo, że już nigdy się z niego nie wydostaniesz. Z wiekiem ludzie mają bowiem coraz mniejszą skłonność do ryzyka. Bardziej cenią sobie stabilność i znane im bezpieczne środowisko niż jakiekolwiek zmiany. Nawet jeśli te zmiany dają perspektywę na lepsze życie. Pokazują to statystyki. Wśród badanych Polaków w wieku 45-65 lat 43% pracuje dla obecnego pracodawcy ponad 10 lat. Oczywiście zmiana pracy wiąże się z ryzykiem. Da się jednak to ryzyko minimalizować, jeśli ma się wiedzę na temat tego, jak działa rynek pracy, jak przebiega proces rekrutacyjny oraz jak zwiększyć swoją wartość na rynku pracy. W e-booku i audiobooku Jak zdobyć wymarzoną pracę znajdziesz kilkadziesiąt metod, które pozwalają zwiększyć swoją wartość na rynku pracy. Oprócz tego jesteś przeprowadzony przez wszelkie etapy rekrutacyjne, a na każdym z nich otrzymujesz praktyczne rady dotyczące tego, jak wygrać konkurencję o dane stanowisko. Jednak najważniejsze jest to, że e-book ten uczy czegoś, czego prawdopodobnie nie nauczyły Cię ośrodki wychowawcze – zdobywania. Wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz i już dziś zacznij budować swój status. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.